Wysoka Izbo, zgadzam się z premierem jednym. Mamy ciężkie czasy, które wymagają innych rozwiązań. Ale pytanie jest, czy ten rząd jest rządem, który będzie na ciężkie czasy. To jest rząd, który z podniesionym czołem, z pomysłami będzie walczył z kryzysem i będzie walczył o lepszą sytuację każdego Polaka i każdej Polki. Obawiam się, że nie. Jeżeli jest to ten rząd, który ma nas obronić przed kryzysem, to czytając dzisiaj wywiad z ministrem pracy, który obejmuje bardzo ważny resort w czasie kryzysu i trudnych chwil, i ów minister mówi tak: sprawdzę, co jest najskuteczniejsze, czy staże, szkolenia, czy finansowanie nowych miejsc pracy. Jak sprawdzę, to dopiero na to postawię. Czy to jest minister przygotowany? Czy to jest minister z planem, który przychodzi i chce pomóc ludziom w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej? Czy ten rząd jest przygotowany na walkę z kryzysem? Jeżeli ministrem sprawiedliwości jest człowiek, który być może wie, gdzie jest Ministerstwo Sprawiedliwości, ale czy wie, jak usprawnić pracę sądów i polskiego wymiaru sprawiedliwości? Miał to być rząd ekspertów, wybitnych praktyków, ludzi, którzy wiele przeżyli i są przygotowani. Nie jest to taki rząd. I to zła informacja dla Polaków i Polek. Premier dzisiaj w swoim exposé przedstawił perspektywę, ale to żadna wizja Polski na najbliższe 4 lata. To bardziej wystąpienie księgowego, który mówi: tu tniemy, tu tniemy, 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 tylko tniemy, bo nic innego nie potrafimy zrobić. Nie było w tym exposé nic o tym, jak wykorzystywać lepiej środki z Unii Europejskiej, jakie publiczne inwestycje wspierać. Nie było nic o młodym ludziom. Nie było nic o likwidacji umów śmieciowych. A dzisiaj to młodzi ludzie uczestniczą w wyścigu szczurów, bo boją się, że za chwilę ktoś może zająć ich miejsce, i zgadzają się na brak urlopu, na obniżenie pensji, na niegodne traktowanie w pracy. Nie było nic o służbie zdrowia. Nie było nic o tworzeniu nowych miejsc pracy. Nie było nic o ochronie najbiedniejszych i najsłabszych. Dzisiaj premier nie zaproponował nic. Nie uspokoił dzisiaj Polaków i Polek, którzy boją się o swoją przyszłość. Szanowni Państwo, premier Donald Tusk i jego minister w czasie kampanii wiele mówili o finansach publicznych, o budżecie, o przyszłości. Pamiętam sam, kiedy rozmawiałem z panem ministrem Rostowskim. Nie ma go teraz, drwił ze mnie, wyśmiewał się i mówił: nie ma pan racji, mówi pan jakieś dyrdy małe o becikowym, pan chce wszystkim zabierać becikowe, ale my proponowaliśmy sprawiedliwy poziom, tak aby ci, którzy najwięcej zarabiają, nie mieli 1000 zł w kieszeni, a ci, którzy zarabiają minimalnie albo w ogóle nie zarabiają, mieli większą pomoc od państwa. I cóż, były drwiny, śmiechy, wytykanie palcem, a dzisiaj słyszymy, że pomysł Sojuszu Lewicy Demokratycznej o sprawiedliwym podziale jest realizowany. Kiedy wskazaliśmy konkretne oszczędności, wyliczenia naszych ekspertów, co trzeba zrobić, aby wtedy, przed wyborami, ale również teraz po wyborach, jak działać i co zrobić, żeby nie zabierać z kieszeni najbiedniejszych, nie przyjmowano naszych propozycji, wyśmiewano je i odrzucano. Kiedy mówiliśmy o budżecie i powiedzieliśmy w czasie kampanii wyborczej, że ten budżet jest tylko potrzebny, bo trwa kampania. Ten budżet jest tylko teraz złożony i tak przygotowany, bo trzeba omamić Polaków i wprowadzić ich w błąd, bo musimy wygrać wybory. Atakowaliście, wyśmiewaliście, szydziliście. A dzisiaj to wszystko, co mówiliśmy,
okazuje się prawdą. I powiem szczerze, że chciałbym się mylić wtedy i chciałbym nie mieć racji. Bo dzisiaj Polak czułby się bezpieczniej, bo dzisiaj Polacy byliby w lepszej sytuacji. Gorzka to satysfakcja. To nie jest przyjemne uczucie. Dzisiaj jest tak, że najbiedniejsi płacą za błędy tego rządu i za decyzje najbogatsze. Może warto zastanowić się, Szanowni Państwo, aby wrócić do trzeciej stawki podatkowej dla najbogatszych. Może warto się zastanowić, co zrobić, aby biedni ludzie nie stawali się jedni jeszcze biedniejsi, a bogaci jeszcze bogatsi. Będziemy, Panie Premierze, Szanowni Państwo, pracować w tej Izbie tak, aby żadne złe prawo, które dyskryminuje najsłabszych, nie miało tu większości. Może Pan, Panie Premierze, liczyć na nas w tych dobrych propozycjach, które pomogą Polakom w lepszym życiu. Ale też nie będziemy się bali zapytać premiera i rządu, jak żyć, Panie Premierze, jak żyć?